Siemanko, mam dla Was kolejny giveaway, który organizuję na stronie Hellcase. Konkurs będzie trwać przez tydzień, a do wygrania są skiny o wartości 50 dolarów. Zasady konkursu są takie same jak poprzednio, czyli musicie użyć kodu Mateo, który daje Wam darmowy balans, doładować swoje konto za co najmniej 2 dolary przy użyciu kodu MateoBonus, dzięki któremu dostaniecie 15% więcej do depozytu. Subskrypcja mojego kanału oraz kliknięcie w podany film na stronie giveawaya. Zapraszam również do otwierania skrzyneczek, skorzystania z upgradera i innych trybów dostępnych na stronie. Link macie w opisie. Moi drodzy, w tym momencie oficjalnie zapraszamy Was na mecz Isaco Bors kontra Anonimo. Mapa Demiraż i już widzimy, jaka agresja ze strony antyterrorystów. Tylko że stomp, zobaczmy na to, świetnie przygotowany. Innocent musiał skapitulować i widzimy, że teraz dobrze rozczytani rywale. Chociaż Stax, pomimo tego, że kompletnie nic nie widział, to łapie rewelacyjną eliminację. Ale jednak jest Shane. Zobaczmy, tutaj fragi wpadają na konto jednych, jak i drugich. Właśnie ta pozycja, okolica łącznika, dżungli. No i proszę, tak na otwartej pozycji. Od środka. Jeszcze Mono będzie wywierał presję, żeby też defensywa nie mogła się skupić wyłącznie na tej pozycji przy shorcie, żeby gdzieś tam ktoś kontrolował też i jego pozycję, ale na razie Innocent Killer, Digle zadziałały i mamy wyrównanie. Sytuacja 3-3, tylko przez moment oczywiście, bo już eliminacja odmienia. No i ta od... Ale zobacz pozycję Snaxa. Okej, okay, tak, czekamy na Snaxa, kiedy on będzie w stanie się uaktywnić. On też czeka tak naprawdę, aż ktoś podejdzie mu pod celownik. No i proszę bardzo, nie musiał czekać zbyt długo, bo już Mono w tej rundzie nie pomoże, zostaje sam. Ta Snax z problemami, jednak nie zdobywa takiej eliminacji, ale jest Kay, który... Słów, że już takie spotkanie widzieliśmy, że wcale te pistolety nie są skazane na porażkę, bo w tym momencie już tak Shane może i ma 9 punktów zdrowia, ale wyeliminowany Kay! Jednak tutaj on z dwoma fragami zostaje tylko i wyłącznie siuchy. No, aktualnie widać podejście dwóch zawodników od strony galerii, od shorta. Kay, Innocent, jest def u Innocenta. Bardzo ważna informacja. Jest też smoke, to też może być istotne, ale czy siuchy nie będzie starał się łapać do kontaktu nieco wcześniej? Bo zobaczmy, przygotowany, czekasz, ktoś podejdzie. Dokładnie, łatwa eliminacja. Kontruje to jednak Kay. Tylko właśnie podnieść defa udało się. Myślałem, że może z tym jeszcze będzie jakiś problem, ale żadnych problemów nie będzie miał zawodnik Anonymo. Musi dawać o sobie znać, no ale jeżeli ma się tylko dwie eliminacje, można tutaj zganiać na to, że tych okazji do fragowania nie ma, ale Innocent ma okazję do zdobycia dwóch eliminacji. I kto ginie jako pierwszy? Ten, który powinien rozpocząć fragowanie, ale nawet nie był w stanie odpowiedzieć, chociaż teraz Mono z eliminacją, tylko że na tikecie jest Snax, ależ to jest pozycja, na której bardzo często widywany jest Janusz. Shane, gdyby wychylił troszeczkę wcześniej, no to raczej nie miałby kłopotów, żeby takiego fraga zdobyć, a w tym momencie znowu pod górkę, znowu w gorszym położeniu zawodnicy Isaco Bors, bo to jest sytuacja 4-2. Tak jest, to jest 4-2 i tego absolutnie tłumaczyć nie trzeba. Anonymo przed ogromną szansą na punkt numer 8. Ale proszę, tu jeszcze walka 2 i Shane, no, pokazuje, że chce powalczyć. Podobnie Mono! No i teraz już można bombę podłożyć. To już jest wyrównanie, to jest 2-2, gdzie pozycja Innocenta, no, jest znana, ale też doskonale poznał ją Shane. Tylko jeszcze trzeba podłożyć bombę, a Kay tutaj łapie Mono, pomimo tego, że on dobrze wcelowany w pozycję swojego rywala. No i teraz rzecz naturalna. Rotujemy, podkładamy bombę pod bombsite'em, a i staramy się tą rundę po prostu zwyciężyć. Pomimo tego, że dość dużo informacji mieli zawodnicy Anonimo, no bo przecież Mnio, skracając pałace, taką garść informacji swoim kolegom przekazał. No ale zobaczmy, Kay jeszcze chce powalczyć, ma do tego oczywiście jak najbardziej prawo, ma ku temu dobrą szansę, tym bardziej, wow, że wyeliminowany jest Stomp i na pewno widział, gdzie znajduje się Tao. Tak mi się wydaje, tak to wyglądało z jego perspektywy. No i teraz będzie defował bombę na raz, ale Tao wychyla bardzo mądrze, łapie swojego rywala. Kay chciał zaryzykować. Ależ to spotkanie nabrało niesamowitego rozpędu. Nawet nie zdążyliśmy wrócić na drugą rundę pistoletową, a mamy w tym momencie wynik 11-5. I w tym momencie już w tym destrukcyjnym ataku zawodnicy Anonimo. Zobaczmy, jest na naszych ekranach menu, chociaż to siuchy i Shane. Świetne teraz fragi z tych pistoletów, jeszcze raz siuchy. Ale Kay odpowiada, Kay jest mocarny. Kay z kolejnym fragiem na swoim koncie, ale oczywiście bomba nie podłożona. Nadal trójka antyterrorystów przy życiu, tylko że Tao ma 21 punktów zdrowia, Stomp ze scoutem. No i Mono tutaj jeszcze będzie próbował. Stomp wcelowany, ale widzimy, jakie problemy ma Stomp podczas tej pierwszej połowy.
Nie potrafił teraz trafić swojego rywala, ale bomba nadal jest pod kontrolą antyterrorystów, chociaż to Kay już z trzecią eliminacją na swoim koncie, ależ on czuje tą mapę, ależ on czuje tą grę na tym mirażu. Teraz jednak w końcu Stomp odpala w doskonałym dla siebie momencie. Posmokowana pozycja Mono i bardzo mądrze. Innocent teraz podkłada bombę na standardzie, ale musi uważać na łącznik, tylko że Stomp niecelnie, ależ teraz Innocent jest w trudnym położeniu, ale widzimy, jak w tym momencie procentuje doświadczenie tego zawodnika. Czekamy na rozwój wydarzeń, rusza w kierunku snajpera i Zakoborsy Innocent i nie zdobywa takiego fraga. Przewaga wyraźna, 4-2, tylko też jakby nie wiedzieli, gdzie jest ten drugi zawodnik. Wiedzą o jednym, teraz już powinni mieć pewność, że tutaj dwóch graczy i Zakobors podchodzi o jednej pozycji, ale jakież to jest podejście Mono z eliminacją, Shane także dokładnie do trafienie. No i co z tego, że Anonymo miało przewagę i to dosyć wyraźną, skoro teraz, no to oni, a raczej on, bo to Snax, musi jakoś szukać eliminacji, bomba jest rozbrajana, nie wiem czy zdąży, to celny ten strzał, więc jednak zwycięstwo Anonymo, ależ teraz Snax to kapitalnie przeskanował. To będą próbowali w jakimś stopniu wykorzystać. Snax tam próbuje jakoś sprytnie zagrać. Tak, szukał tego timingu, gdy Siuchy dorzuca granat. No ale proszę, no, jak nie timing, to przede wszystkim celność może się pojawić, ale tam jeszcze przecież był na pozycji bardzo blisko Stomp, tak jak i Tao, na bombsite, a broń snajperska. Tao, Stomp, to już zadziałało. Innocent Killer teraz, no, szukanie eliminacji. No. Przynajmniej to jedno trafi. Nie, przepraszam, to już jest sytuacja 2-2. Zaczną podkładać terroryści. Innocent już bombę podłożył. No i zobaczmy, czy Izakobors jeszcze będzie w stanie taką rundę zwyciężyć, bo na razie w troszeczkę lepszym położeniu zawodnicy Anonimo. Tym bardziej, że już namierzony Tao i teraz wszystko w rękach Mono, który będzie próbował zajść swoich rywali od dywanów. Dobrze, dorzucony ten nade, ale to Innocent z fragiem, chociaż 12 punktów zdrowia na jego koncie. Jeszcze będzie próbował tutaj zawodnik Izakobors, ale dwójkowo. No i tutaj te dwa granaty poleciały w jego kierunku. Te dwa mołotowy, ale jest Shane z jednym. Jeszcze dobrze dorzucił sobie tego smoka. Shane z kolejnym! Ależ to jest teraz ostoja, ależ teraz to jest opoka. Shane próbuje, jeszcze Shane skanuje, namierza tutaj. Zobaczmy Snaxa, który miał bombę, ale Kay tutaj dokłada coś jeszcze od siebie. No i czas starczy, starczy tego czasu. Prawdopodobnie tak jest, bomba podłożona na całe szczęście. No i teraz walka tej młodej, świeżej krwi. Siuchy kontra Kay, ale jednak Siuchy na razie kontroluje, monitoruje to, co dzieje się pod jego celownikiem. Jeszcze szuka, za chwileczkę zostanie złapany Minio, tak jest, ale to Killar jeszcze z odpowiedzią, tylko że Tao w tym momencie daje od siebie bardzo dużo. Killar zeskakuje na głowę swojego rywala, bomba jeszcze nie podniesiona, no i znowu 10 sekund do końca. Killar zapalącymi podkłada bombę. Zdąży, oczywiście, że zdąży, tylko że od rampy jest Mono i to jest element zaskoczenia, ale Mono się myli. Mono próbuje, walczy z całych sił. Killar teraz troszeczkę zastopowany, ale jednak Mono. W tym momencie jest bomba. Chyba ten pierwszy frag, który został zdobyty przez Shane'a, to był, przepraszam, przez Siuchego. To był zawodnik, który miał paczkę na swoich plecach. No ale zobaczmy, walczy jeszcze Kay, ale tylko przez moment. Jedna eliminacja, to może być za mało. Tak jest, bomba leży cały czas w piwnicy. Dlatego też wokół tego środka cały czas próbują grać antyterroryści. A tu proszę, Innocent, Snax. No już coś takiego widzieliśmy. 4-2, później wyrównani, sytuacja 2-2 i ostatecznie nawet wtedy zwycięstwo zawodników Anonymo. No wtedy rozpoczynało się też od rundy, nawet z pistoletami, jeśli się nie mylę, to była ta runda, właśnie to Echo z diglami, ale jednak, teraz nie B, teraz wejście na A, tam Siuchy bardzo blisko bombsite'u, 8 sekund, nie ma czasu na jakiekolwiek zmyłki, na szukanie rywala, no Siuchy sam się pokazał, ale w takim momencie, że co z tego, że Innocent odpowie na to. Cały czas aktywnie patrzy na to, co się dzieje. Już rozpoczyna się fragowanie, ale zobaczmy to. Siuchy oraz Shane. I jednak zawodnicy Anonimo chcieli sfejkować bombsite B. Rozpoczynają rotację pod bombsite'em A, Tao. Ale tutaj jest Tao. Tao będzie prawdopodobnie bohaterem tej rundy, chociaż to Stomp jeszcze daje coś od siebie. I Tao próbuje, ale zobaczmy, jakie problemy. Killar 31 punktów zdrowia, ale Siuchy łapie Snaxa. Zostaje sam Killar, po którego za chwileczkę ruszą. On jest otoczony, on jest osaczony z każdej strony i rzutem na taśmę Izakobors remisuje z Anonimo. Przechodzimy do samej rozgrywki. Runda pistoletowa, Izakobors kontra Anonymo. Killar w defensywie od razu gdzieś zwracam uwagę. Dwa pistolety w jego rękach, jest też granat, więc zobaczymy, co będzie w stanie zrobić. Na razie zobaczmy, jak przyspieszają terroryści, a konkretnie Shane, on już z eliminacją, obok niego Siuchy, on też ma ochotę na zdobycie jakiegoś fraga. Może faktycznie tak się też stanie, bo na razie to jednak trafienie od Mono.
No i widzimy, że tutaj rozochoceni zawodnicy Izako Bors i na razie tylko jedna strata po stronie formacji, która aktualnie w ataku. Snacks kontra czwórka rywali, ale... No i Mono cały czas, zobaczmy, jest 45 sekund do zakończenia rundy, a Mono jakby wlepiony w ten silos. Akylar, zobaczmy, co teraz zrobił. On wlepił siuchego i tao. Zaskoczenia. Zawodnicy i Izako Bors chcieli podejść sobie pod gniazdo jak gdyby nigdy nic. I teraz 29 sekund, bombę pod kontrolą mają antyterroryści, zostaje sam Mono. Za długo było spokojnie, za długo było cicho. Chcieli zajść swoich rywali na plecy, ale jakaż fantastyczna mijanka pod tym gniazdem wystąpiła, no to tutaj wielkie brawa dla zawodników Anonimo, ekipy Anonimo. No i za chwileczkę Snacks może być bohaterem, bo zdobywa pierwszą eliminację, pomimo tego, że jest bardzo mocno obity, ale bomba już zaczyna przyspieszać i już rotuje pod bombsite górny, tylko że tutaj jest Killar, zobaczmy, co się tutaj dzieje. 10 sekund. Zostaje 10 sekund, Killar jeszcze walczy, ale Stomp zdobywa tego fraga. Stomp bombę oczywiście podłoży i teraz mamy pojedynek dwójki snajperów, tylko że snajper i Izako Bors tylko z M4. Za chwileczkę będzie tutaj spotkanie i Stomp wygrywa taką rundę na blisko przy dworze, przy garażu tak naprawdę. Był schowany Kay, który również potrafił dołożyć coś od siebie, a proszę bardzo, w tym momencie Smoke nie pomógł zawodnikowi Izako Bors, bo to Snacks z otwierającym trafieniem, chociaż też bardzo szybka odpowiedź. Wręcz błyskawiczna, ale również błyskawiczny refrag jest od Snacksa i znowu w jednoosobowej, już w dwuosobowej przewadze zawodnicy Anonimo. W tym momencie zostaje tylko Mono i Shane. Bomby oczywiście jeszcze na plecach mają, Shane jest tak naprawdę blisko całej tej sytuacji. Pytanie, czy Snacks się tego spodziewa? Mono na razie chce skupić uwagę swoich rywali na sobie. Zobaczmy, czy tutaj jeszcze będzie złapany Snacks. Snacks nie spodziewa się, że jest Shane na blisko. Tak jest, tylko jeżeli patrzymy na defensywę, to dosyć mocno rozrzuceni są antyterroryści i myją. Ważna eliminacja. Bomba na ziemi. No, Mono powinien sobie z tym poradzić, powinien ją podnieść. Ale czy faktycznie, bo myjo już próbuje kolejnego wychylenia. 30 sekund do zakończenia rundy. Mono cały czas problemy z tą bombą. Gdzieś tam nie zauważył, tak, gdzie ona dokładnie leży na ziemi. No też stracił. Zobaczmy tutaj timing Keja, ale to jednak Innocent jako pierwszy. Chociaż siuchy łapie Keja, ale szybciutko Innocent odpowiada. Może nie najlepszy początek w wykonaniu Innocenta, ale teraz gra jak natchniony, jeszcze świetny brak. Ono nie miał kompletnie nic do powiedzenia. Zostaje Stomp i Tao po raz kolejny w sytuacji 4-2 muszą borykać się z problemami kadrowymi zawodnicy Izako Bors. O tak, bardzo fajny plan, żeby siuchy domykał to od przybudówki o tym pierwszym kontakcie przy drzwiach, no ale Innocent, no też jeszcze lepiej tak naprawdę zachował się w tej sytuacji. 3 eliminacje, niesamowicie przytomny w tym wszystkim zawodnik Anonymy Okylar. A tu jeszcze wymiana, jeden za jednego. Żadnego wyposażenia, tylko jakbym nazwał to bardziej taktycznego. Na hedy. I to na razie działa, bo zobaczmy, już dwie eliminacje od Snacksa pojawiły się w tej rundzie. Też dobra pozycja Menia, za chwilę będzie próbował dołączyć. No właśnie, tam było gdzieś, wydawało się zejście do wentylacji, ale jednak nic z tego. To będzie walka na górnym bombsite, jeżeli Izako Bors jeszcze będzie próbowało, a powinni, bo to jest przecież sytuacja 3-3. No tak, Stomp zdołał wyeliminować Snacksa, bomba oczywiście podłożona, ale teraz Innocent zdradza swoją pozycję, zobaczymy, czy będzie w stanie tutaj jeszcze pofragować. Dwójkowo od gniazda będą wychylali antyterroryści, Mynio cały czas wcelowany blisko wentylacji, ale to jednak Shane przejmuje sobie kurnik, Mono z fragiem, wiedzą, gdzie znajduje się ostatni żyjący zawodnik, Anonimo i Shane taką rundę rzutem na taśmę wygrywa ze strony swojego rywala, ale jeszcze Mynio, Innocent i Killar nadal są w grze, nadal będą starali się tutaj w jakiś sposób zaskoczyć swojego rywala, tym bardziej, że złapany jest Shane, ale na kwadracie tutaj no, był blisko, ale widzimy, że już przerotował w kierunku rap jeden z zawodników Anonimo, jeszcze siuchy cały czas blisko bombsite'u górnego, na który za chwileczkę prawdopodobnie będą kierowali się zawodnicy Anonimo. Zobaczmy, Innocent z fragiem. Innocent z kolejnym, ależ ta runda wymyka się spod kontroli zawodnikowi Izako Bors. Teraz jeszcze Mono zachodzi Innocenta na plecy. Zobaczmy, zeskoczyli już do wentylacji terroryści, bo słyszeli, gdzie znajduje się Mono. Po prostu dobra decyzja zejścia na dół. Tam nawet nie było żadnych smoke'ów. Tam po prostu oni wybiegli przez te drzwi. I bez większych problemów dolny bombsite został przejęty. Praktycznie po 10 sekundach od rozpoczęcia, no może 15 od rozpoczęcia rundy. Więc no tutaj się potwierdza tylko to, że ta pewność siebie w szeregach
ekipy Anonymous już wskoczyła na level, no właśnie, czy już nieosiągalny do nadgonienia. Też Tao, tam jest wsparcie, no przez chwilę widać, bo dwóch zawodników, no tam jest w zasadzie dwóch zawodników przy dolnym, przepraszam, przy wejściu do dolny, na dolny bombsite, przy pochylni. Gdzieś ta pozycja podwojona, ale terroryści teraz już powinni ruszyć. Kay czeka na ten odpowiedni moment, żeby zamykać to wszystko i chyba wybierze ten moment odpowiedni. Spójrzmy, czekamy cały czas na te jego akcje. No i łatwy frag od Keja. Rusza od razu gdzieś tak bardziej dynamicznie w stronę gniazda. Od gniazda też jest agresja, ale tam zdobył eliminację Killar. Jest też trafienie od Myniaka.